Tomasz Oświeciński o mały włos nie zrujnował kariery swojej córki. Maja Oświecińska pracuje na planie Na Wspólnej i wciela się w rolę Julki. Ostra interwencja ekranowego Andrzejka z M jak miłość sprawiła, że Jakub Wesołowski, prawie stracił córkę. Co się wydarzyło w Na Wspólnej? Dlaczego Tomasz Oświeciński chciał, żeby Maja odeszła z pracy na planie serialu TVN? Fani seriali z pewnością wiedzą, jak wiele łączy Julkę z Na Wspólnej z Andrzejkiem z M jak miłość. Tomasz Oświeciński jest tatą Mai, która idzie w jego aktorskie ślady. Siłacz nie ukrywa, że jest z niej dumny. Byłem wielokrotnie na planie swojej córki. Jak podpatruję, jak rozmawia z reżyserem, jakie uwagi do niej reżyser mówi, to jestem zachwycony, powiedział Tomasz Oświeciński w wywiadzie dla strony Wideoportal. Pojawił się jednak pewien poważny problem. Córeczka aktora spędzała na planie Na Wspólnej mnóstwo czasu, a nocami musiała siedzieć w książkach, by nie mieć szkolnych zaległości. Ostatnio bardzo dużo grała. Na 5 dni w szkole była tylko 2. To jest ciężka praca. Musi odrabiać lekcje, musi się nauczyć na klasówki, sprawdziany i musi nauczyć się tekstu, dodał aktor. Sprawy zaszły za daleko. Tomasz Oświeciński przyznaje, że był gotów zrujnować karierę córki dla jej dobra. Na szczęście producenci Na Wspólnej wykazali się wyrozumiałością. W pewnym momencie pomyślałem sobie, że chyba podziękuję. I zadzwoniliśmy z taką informacją. Tutaj produkcja serialu zachowała się bardzo fajnie. Powiedzieli, że pomogą Mai załatwić nauczanie. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.